Adyna. Teraz dalej czytamy tekst kilometowej ozdoby. Jesteśmy przy schronieniu. Teraz czas schronienia, czas można, czas przyjmowania schronienia też ma. Cierpienia wszystkie istoty. I teraz ceremonia. Istnieją również dwa rodzaje ceremonii. Zwyczajnym rodzaju ceremonii. Najpierw uczniowie proszą mistrza o udzielenie schronienia. Po czym mistrz składa dary, trzy klejnotą. Jeżeli tego nie da się zorganizować, wówczas uczeń powinien wizualizować trzy klejnoty w przestrzeni i wykonać pokłony i złożyć dary. Potem następnie uczeń powtarza za mistrzem. Proszę, wysłuchajcie wszyscy buddowie i bodhisattwowie, mistrzowie, ja imię od tego momentu aż do osiągnięcia przebudzenia przyjmuję schronienie we wszystkich buddach najlepszych pośród ludzi. Przyjmuję schronienie w darmie najlepszej pośród tego, co jest wolne od przywiązania. Przyjmuję schronienie w sandze najlepszej pośród społeczności. Powtarzamy trzy razy. Natomiast drugi rodzaj schronienia składa się z przygotowań, z aktu z ceremonii i zakończenia. Przygotowania. Po pierwsze, wykwalifikowany mistrz ofiarowuje mandalę z kwiatów. Najpierw ofiarowuję mistrzowi mandalę z kwiatów i prosimy o udzielenie schronienia. Duchowy mistrz akceptuje ucznia należącego do rodziny Mahajany jako odpowiednie naczynie. Pierwszego dnia przygotowuje obiekty, przedmioty schronienia, wykonuje ofiary i wyjaśnia pożytki płynące z przyjęcia schronienia i szkody płynące z nieprzyjęcia schronienia. Teraz ceremonia drugiego dnia. Wykonuje ceremonię udzielenia schronienia. Najpierw uczeń musi w sobie wyobrażać, że przedmioty przed nim to są prawdziwymi klejnotami schronienia, wykonać pokłony i złożyć dary. Potem powtarza, że za mistrzem proszę, usłyszcie mnie, wysłuchajcie wszyscy buddowie, bodhisattwowie i mistrzowie moje imię od teraz aż do osiągnięcia przebudzenia. Przyjmuję schronienie w Buddach najlepszych pośród ludzi. Przyjmuję schronienie w darmie, w spokoju nirwany, najlepszej pośród tego, co jest wolne od przywiązania. Przyjmuję schronienie w sandze, najlepszej pośród
pośród zgromadzeń bodhisattwów, którzy już nie wracają do samsary. I tak powtarzamy 3 razy. Potem klejnoty schronienia są zapraszane i wizualizuje się, że one są faktycznie obecne, wykonuje się pokłony i składa dary. I tak się powtarza, to się powtarza również 3 razy. Następnie uczeń wykonuje pokłony, składa dary klejnotom schronienia, które są pustością, w sposób wolny od 3 sfer. Wszystkie zjawiska są, nie mają niezależnego bytu, istnieją nie istnieją same z siebie. Buddha, Dharma i Sangha powinny być postrzegane w ten sposób. Jest to ostateczne, wieczne, niezmienne schronienie. Trzeciego dnia jest kończąca ceremonia, w której ofiarowuje się dary 3 klejnotom w ramach podziękowania. Siódmym punktem jest działanie. Czyli pożytki płynące ze schronienia. Zwyczajne schronienie ochrania przed złem, przed 3 niższymi światami, przed niezręcznymi metodami, przed wiarą w Stwórcę, specjalne schronienie, nadzwyczajne schronienie chroni przed niższymi pojazdami i tak dalej. Dalej, praktyka schronienia. Istnieją 3 główne praktyki, szczególnie 3 ogólne praktyki składają się na to, że cały czas wkładamy wysiłek w ofiarowaniu 3 klejnotów, w składaniu darów 3 klejnotów, nawet ofiarowujemy to, co jemy lub pijemy. Nie porzucamy 3 klejnotów nawet za cenę życia lub wielkiej nagrody. Cały czas przyjmujemy schronienie, przypominając sobie o właściwościach 3 klejnotów. Specjalne działania, to nie powinniśmy przyjmować po przyjęciu schronienia w Buddzie, nie powinno się przyjmować schronienie w zwyczajnych bogach. Nie, po przyjęciu schronienia w Dharmie nie powinno się ranić innych istot. Po przyjęciu schronienia w Sandze nie powinno się polegać na heretykach. Wszystkie należy okazywać szacunek 3 klejnotom w każdy sposób, nawet najmniejszym caca okazywać szacunek darmie, wszystkim księgom i tekstom.
nawet jednej sylabie i trzeba należy okazywać szacunek szlachetnej sance, nawet szatom Buddy, taki jak skrawek żółtej szaty. Pożytki płynące z chronienia. Ktoś, kto osiągnął, ktoś, kto przyjął schronienie, wkracza na ścieżkę prowadzącą do przebudzenia, która schronienie jest też podstawą wszystkich ślubowań. Schronienie jest podstawą oczyszczenia negatywnej karmy zgromadzonej wcześniej. Schronienie ochrania przed wielkimi przeszkodami, pomaga spełnić wszystkie życzenia, pomaga gromadzić zasługę, ochrania przed odrodzeniem w niższych światach i pozwala szybko osiągnąć przebudzenie. Więc ten fragment opowiadał o ceremonii zwyczajnego schronienia, czyli to, co recytujemy, ja imię przyjmuję schronienie od teraz, ale najprawdopodobniej tutaj jest błąd w tym tekście, gdyż mówi się tutaj, gdyż zwyczajne schronienie przyjmuje się do końca tego życia, wobec czego ceremonia zwyczajnego schronienia też powinna być przyjęciem schronienia do końca tego życia, a nie do przebudzenia. Więc tutaj najprawdopodobniej wkradł się błąd. Tene tando na kiamju ko shu sane an dering di kiamju yu di shu yu kiam jeb su jeb yu kiam jeb su yu ko ya do du shu bin jeb su. So now during this discussion, teraz podczas tych podczas więc teraz, skoro mówimy o przyjmowaniu schronienia, czy też udawaniu się po schronienie, myślę, że dobrze by było powiedzieć coś więcej o źródłach schronienia. Źródłem schronienia są trzy schronienia, Buddha, Dharma, trzy klejnoty, Buddha, Dharma i Sangha. The vehicles of the listeners and the vehicle in the Mahayana are the same. Shravakowie i adepci Mahayany przyjmują schronienie w tym samych trzech klejnotach.
ale inaczej postrzegają istotę tych klejnotów, inaczej je opisują. Jak powiedziałem wczoraj, nie musimy mówić zbyt wiele o tradycji Śrawaków. Tak czy inaczej, Śrawakowie Buddę postrzegają głównie rozróżniając właściwości Buddy, czyli tego, który już nie wraca. Więc jak patrząc na Buddę Śakyamuniego, oni głównie kiedy oni patrzą na Buddę Śakyamuniego, to nie postrzegają go jako człowieka, nie przyjmują schronienia w człowieku, tylko potrzebują schronienia we właściwościach, które uczyniły z tego człowieka Buddę. Czyli przyjmują schronienie w kimś, czy też właściwościach, które sprawiają, że wchodzimy na ścieżkę poza uczeniem się. And so thus in the tradition of in the way that the listener vehicle explains things, there are different traditions of Więc analogicznie oni, Śrawakowie, w podobny sposób postrzegają wszystkie trzy klejnoty, ale nie będziemy teraz omawiać wszystkich szczegółowo. Tyżyn tu mamy chyba, tak dzięki. Jamru jest zrobiona, jamru di. Dnie, ona takie na rolę, sangie nie kusuje dni. Czyli nie tam będzie się wada na nie. Kiedy nie sasza będzie się z sobą nie stosuje. Kiedy mówimy o źródłach schronienia dla nadzwyczajnego schronienia, w tradycji Mahajany mówi się, że w tym tekście, że Budda jest, że Budda jest uosobieniem trzech kai, dharma jest nirwaną,
A sangha to są bodhisattwowie na najwyższym poziomie. Kiedy opisujemy Buddha z punktu widzenia Mahajany, mówimy, iż posiada 8 właściwości, że jest niezłożony i tak dalej. To zgadza się z tym, co opisane jest w klejnotowej ozdobie. Tutaj kiedy w tej tak mówi się w sutrach i tak mówi się również w klejnotowej ozdobie, gdyż tutaj istnieje duży opis, duże wyjaśnienie tego, dlaczego właśnie Budda jest ostatecznym schronieniem, a nie inne klejnoty i w esencji wszystkie cechy Buddy odpowiadają ośmiu właściwością przedstawionej przez sutry. Więc 8 właściwości opisanych w najwyższej tantrze Maitreyi. Ich znaczenie jest takie, że naturą Buddy jest to, że jest absolutnie czysty, że jest wolny od splamin, że posiada mądrość, która zna istotę wszystkich zjawisk i ich przejawienia, że posiada właściwości miłości, życzliwości i osiągnął właściwość wielkiej mocy oraz właściwość doskonałości pożytku swojego i innych. Ta pawegi nam zangu dęba sarbzy. Pawegi nam zangu dęba. Ta dżili ja szachu mero samczynie.
Właściwości darmy opisywane w najwyższej tantrze to jest to, że jest niedualna, niewyobrażalna i wolna od myśli. Czyli można powiedzieć, że jest to strumień nauk, który przepływa przez umysł szlachetnej istoty. Natura, istota sangi przedstawiona jest w najwyższej tantrze jako że posiada 8 właściwości logiki i wyzwolenia. Tak, więc są to właściwości szlachetnej sangi. Członkowie szlachetnej sangi posiadają te właściwości. So that is an overview of the source. To jest taki ogólny ogląd źródeł schronienia w tradycji Mahajany. Można by było szczegółowo opisać każdą z tych właściwości. Czas na dłuższą dyskusję. Kiedy mówimy o 8 właściwościach Buddy, przede pierwszym jest to, że są niezłożone.
Więc to pasuje do tego, jak prezentuje ten temat klejnotowa ozdoba wyzwolenia. To jest oczywiście bardzo trudny punkt. Więc Budda, można powiedzieć, że Budda to składa się, jakby składa się z Dharmakai, Sambhogakai, Nirmanakai. Więc czy on jest złożony, czy nie jest złożony, to jest trudny temat. Więc kiedy mówimy o naturze Buddy, kiedy mówimy o nie wiem, o co chodzi, rodziny natury Buddy, wówczas można powiedzieć, że jest ona złożona. Zaś Może z tego, co zrozumiałam, to chodzi o to, że kiedy mówimy o naturze Buddy, wówczas możemy powiedzieć, że ona jest złożona, gdyż to jest jakby potencjał, który będzie się dopiero rozwijał, a jeżeli będzie się rozwijał, to zależy od warunków i tak dalej, więc zależy od wielu rzeczy i w związku z tym jest złożony, więc mamy potencjał Dharmakai, Sambhogakai, Nirmanakai, który się powoli rozwija. Więc tutaj w klejnotowej ozdobie mówi się, że klejnot sangi to są bodhisattwowie, którzy przebywają na najwyższych poziomach bodhisattwy. Więc jest to główna sanga. Czyli na 8, 9, 10 poziomie bodhisattwy, tak zwanych czystych poziomach. Więc oni posiadają 8 właściwości logiki i wyzwolenia. Kiedy mówimy o szlachetnych istotach ogóle, posiadają zazwyczaj dwie właściwości logiki i wyzwolenia, ale niekoniecznie wszystkie posiadają 8. Gdyż szlachetne istoty również nadal posiadają różnego rodzaju zaciemnienia. Więc nie zawsze posiadają wszystkich 8 właściwości. Zatem ci, którzy
Dlatego mówi się, że główną sangą są ci bodhisattwowie, którzy przebywają na trzech najwyższych poziomach bodhisattwy, gdyż one posiadają wszystkie 8 właściwości. Rajin number ta bicha ki be ta yende samar ta din ji ya sha go re te yin bi ne ya kap din ya ji nyang ene de sa de rajin nam da bicha ki be ge ji gar ba da ki ba zo mai ba da ti ji yi xi ne ji sha go me da sa ma ro ji yi xi go den de go den sha da de ya a ya ta do ji 시라가 가셔야지 제발 없이나 차이에서 삼촌이에요. 그래서 dharma jest spokój i nirwana. Czyli coś, co inaczej nazywa się prawdą o zanikaniu cierpienia. Zazwyczaj czasami tą prawdę o zanikaniu cierpienia nazywa się aspektem, jest to aspekt całkowitej czystości. Natomiast tutaj w tym przypadku chodzi nie tylko o to, chodzi również o świadomość, o psychiczną świadomość. To oczywiście tutaj ten temat wymaga dużej analizy i studiów. Excuse me, I'd like to correct my previous translation. Nie chodzi o, przepraszam, nie chodzi o świadomość, chodzi o mądrość. O czystość i świadomość i mądrość. Zazwyczaj, kiedy myślimy o pustce, pustości, to nie chodzi tylko o brak prawdziwej, niezależnej egzystencji. Więc tutaj chodzi również o cechę mądrości pozbawionej rozróżnienia na tego, kto postrzega i tego i postrzeganego i obiektu postrzegania. Więc zazwyczaj pustość posiada te dwie cechy. Czyli brak niezależnego bytu i mądrość wolną od dualizmu. Teraz będziemy mieli pół godziny przerwy.